Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Minął Tydzień. Dzisiaj będziemy dyskutować w składzie Mateusz Piskorski pod Warszawą i kolega Adam Śmiech-Pabianice, Jan Engelgard Warszawa. Kolega Przemysław Piasta przebywa na ziemiach zachodnich i nie ma zasięgu. To tak tylko gwoli wyjaśnienia. Proszę panów, w tym tygodniu dużo się działo. Czekają nas na przykład wybory w Rzeszowie, ale te będziemy komentować już, jak będą znane wyniki. Natomiast dzisiaj proponuję jeden temat zagraniczny, jeden krajowy, aczkolwiek wiążący się ze sobą. Przypomnę, w przyszłym tygodniu, 16 czerwca, dojdzie do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Szwajcarii. No i wokół tej rozmowy, czy w ogóle tego szczytu, w Polsce rozpętała się olbrzymia dyskusja, mniej więcej, którą można podsumować tak. Zdrada. To znaczy zarówno w dzisiejszym artykule na łamach Rzeczpospolitej, tutaj przyniosłem i zacytuję za chwilę, to jest ten wywiad. Minister Zbigniew Rau, zatytułowany ten wywiad jest Amerykanie nie znaleźli dla nas czasu. I minister się żali, że nie zostali poinformowani o tym, że sankcje na budowę rurociągu, gazociągu Nord Stream 2 będą wstrzymane, ale najważniejsze jest to, że nasze doświadczenia w analizie polityki rosyjskiej są tak znakomite, że Zachód powinien je wykonywać. Tymczasem Biden robi jakieś dziwne ruchy i zaczyna rozmawiać z Putinem bez postawienia mu jakichkolwiek warunków. Nie będę tu czytał całości. Wywiad od dzisiaj od rana jest cytowany przez różne media, ale w każdym razie przewija się taka nutka, którą można nazwać tak. Co wy najlepszego robicie w stosunku oczywiście do polityki amerykańskiej? W tym samym tonie jest artykuł Jana Parysa w tejże Rzeczpospolitej i kolejny wywiad kolegi Romualda Szeremietiewa, który co tydzień mniej więcej w tym samym stylu opisuje dramatycznie sytuację, mniej więcej, że jest to sierpień 1939 roku. Non-stop jesteśmy tutaj pod presją tego sierpnia 1939. Skąd ta histeria? Bo z drugiej strony mamy też opozycję liberalną, która zaciera ręce z kolei, twierdząc, że to porażka rządu PiS-u, który zaczyna się ratować poprzez zwrot w kierunku autorytarnych reżimów, czyli Chin. Tutaj znowu minister Rau, który był w Chinach w ostatnim czasie oraz wizyta prezydenta Dudy w Turcji, czyli że robimy zwrot w kierunku Turcji i Chin, a odwracamy się od Zachodu. Z czym więc mamy do czynienia naprawdę? Zaczyna kolega Piskorski. Ja bym może nie przywiązywał nadmiernej wagi do kolejnych publikacji osób przez kolegę wymienionych, chociaż one oczywiście obrazują stan mentalny i duchowy polskiej klasy politycznej, który my już wielokrotnie komentowaliśmy, a większą wagę przywiązywałbym do tego, co się może wydarzyć 16 w Genewie, jakie mogą być efekty tych rozmów. No i tutaj pozostaję raczej sceptyczny, to znaczy uważam, że sam fakt spotkania, podobnie jak przypomnę fakt spotkania uznawanego w przeciwieństwie do Bidena za otwartego na dialog z Rosją Donalda Trumpa w 2018 roku w Helsinkach z Władimirem Putinem, no nie jest gwarancją tego, że zostaną osiągnięte jakieś sukcesy dyplomatyczne czy formuły odprężenia w relacjach amerykańsko-rosyjskich. Ja w to osobiście nie wierzę. Wydaje się, że pomny doświadczeń ze szczytu w Helsinkach z udziałem Donalda Trumpa, Joe Biden będzie dużo, dużo ostrożniejszy, również w różnego rodzaju deklaracjach. Świadczy o tym też to, że już wiemy, że po tym szczycie, w odróżnieniu od szczytu w Helsinkach, nie jest planowana wspólna konferencja prasowa obu prezydentów. Takiej konferencji nie będzie. Świadczy to o tym też to, że Biden wypowiada się choćby dla mediów brytyjskich podczas swojej wizyty w Wielkiej Brytanii w sposób bardzo, ja bym powiedział, konfrontacyjny wobec Federacji Rosyjskiej.
Raczej tutaj nic nie zapowiada chęci czy woli politycznej do jakiegokolwiek przełomu. Pamiętajmy, że aktualna administracja amerykańska jest i w warstwie ideologicznej jako, powiedzmy, formacja i środowisko ultra neoliberalne czy ultraliberalne w sensie obyczajowym, na antypodach tego, co reprezentuje Rosja Putina, konserwatywna, tradycjonalistyczna. Pamiętajmy, że w ekipie Joe Bidena to takie osoby jak choćby obecny szef CIA, czy choćby słynna Victoria Nuland, która organizowała przewrót w Kijowie w 2014 roku, odgrywają wiodącą rolę i to te osoby przygotowują agendę do tego spotkania, bo to spotkanie nie będzie spotkaniem dwóch osobowości. No, trudno mówić o Joe Bidenie jako osobowości politycznej, czy jako samodzielnym graczu politycznym, tym bardziej, że no, z całą przykrością trzeba stwierdzić, bez żadnego ageizmu podkreślam, bo to też forma dyskryminacji z uwagi na wiek, które unikamy, ale stan zdrowia Joe Bidena wydaje się no, niezbyt zadowalający. Mieliśmy ostatnio kadry ze spotkania na szczycie G7, gdzie Biden po raz kolejny się zgubił, nie wiedział, gdzie się w ogóle znajduje przez pewien moment. Mieliśmy komedię pomyłek w kolejnych jego wypowiedziach, więc tak naprawdę to jego zaplecze organizuje to spotkanie, jego zaplecze będzie dyktowało retorykę i treść całego tego spotkania. No i cóż, Biden pod wpływem tego zaplecza już stwierdził i robił to publicznie, że zamierza zwracać uwagę i pouczać Władimira Putina na temat demokracji, praw człowieka, czyli mamy taką klasyczną agendę amerykańskich liberałów w polityce zagranicznej, tych liberałów w sensie misyjnych interwencjonistów i bojowników o demokrację globalną. Przełomu bym się nie spodziewał, znaczy to, o czym piszą i nad czym lamentują polscy politycy przez kolegę redaktora wspomniani, to raczej dotyczy innej kwestii, to raczej dotyczy kwestii tego, że Stany Zjednoczone były zmuszone pogodzić się z sukcesem, z finalizacją projektu Nord Stream 2. Jednocześnie po tym, jak Biden ogłosił powrót Stanów Zjednoczonych do Europy, którego wszyscy w tej chwili jesteśmy świadkami, czyli do zaangażowania tego europejskiego i próby wciągnięcia znów w orbitę atlantycką czołowych krajów Unii Europejskiej. No taki ukłon był konieczny, ale nie jest to ukłon w kierunku Rosji, jak błędnie twierdzą nasi domowości rosjoznawcy czy znawcy stosunków międzynarodowych, jak tutaj przez kolegę cytowani, ale jest to ukłon w stronę Niemiec. Nie zapominajmy, że jest to świadoma polityka administracji Bidena dążącego do resetu nie z Rosją bynajmniej, nie z Moskwą, a z Berlinem. Czyli wciągnięcia Berlina, udobruchania, powiedzmy kolokwialnie, Berlina po tym okresie faktycznej zimnej wojny, zamrożenia relacji amerykańsko-niemieckich w okresie prezydentury Donalda Trumpa. Ja bym na ten aspekt zwracał uwagę. Być może jakieś pojedyncze kwestie związane z takimi problemami jak Iran czy jak Korea Północna będą tymi kwestiami, w których obaj przywódcy znajdą mniej lub bardziej wspólny język. Natomiast w kluczowych, interesujących dla naszego regionu kwestiach takich jak choćby Ukraina czy Białoruś teraz ostatnio, myślę, że protokół rozbieżności zostanie zachowany i sądzę, że po tym spotkaniu ci, którzy teraz tak lamentują w Warszawie, będą zacierali ręce, że no, proszę bardzo, jak tutaj nasz senior i patron Joe Biden pouczył i natarł uszu Władimirowi Putinowi. Nie mam zbyt wielkich oczekiwań po tym spotkaniu, a kondycji intelektualnej, psychicznej polskich komentatorów i polityków nie chciałbym komentować, bo to raczej mało zajmujące zajęcie. Także myślę, że na wstępie to tyle. Dlaczego? Ja to bardzo chętnie czytam, dlatego że no, są to wywiady interesujące z punktu widzenia na przykład psychologii i tak dalej, aczkolwiek ja bym może taki pesymistą nie był,
bo jednak można zadać pytanie, no to po co się w ogóle spotykają? Przecież Donald Trump miał kłopoty z ustaleniem terminów spotkania z Putinem, mimo że był uznawany za prorosyjskiego. Czy może rację ma Szeremietiew, który w tym wywiadzie, który tu wspomniałem dla Polski The Times, mówi: Biden co innego mówi o Putinie, a inną prowadzi politykę. Czy z tym się zgadza kolega Śmiech? Nie zgadzam się. To znaczy bliżej jest do tego, co powiedział Mateusz. Natomiast cóż, no przypomina mi się powszechnie krytykowany reset Obamy, który jest cały czas podnoszony jako przykład błędnej polityki, no, zawierzenia Rosji, która oczywiście no, w tej sytuacji zawierzenia przez Stany Zjednoczone Obamy, no, jak zwykle okazała się wiarołomna i tak dalej, ten cały zestaw idiotyzmów, które są wypowiadane w Polsce od dziesięcioleci, a które nabrały szczególnej siły po 2010 i 2014 roku. I to jest bardzo ciekawe, że cały czas się podnosi klęskę tego resetu Obamy, nie zwracając uwagi na chociażby, że na fakt, że równocześnie reset ten ze strony Stanów Zjednoczonych nie był uczciwą propozycją, dlatego że jednocześnie prowadzono politykę doprowadzającą, jak wiemy, do w ostateczności do przewrotu na Ukrainie. I tutaj wspomniana przez Mateusza pani Nuland, to jest ważne nazwisko. Czyli innymi słowy, no, grupa neokonserwatystów, o których może ostatnio ciszej mówimy, wymieniając nazwę tej grupy. I niepowodzenie resetu Obamy to jest niepowodzenie wynikające przede wszystkim z nieuczciwości Stanów Zjednoczonych, z nieuczciwości nastawienia w stosunku do Rosji, gdzie oficjalnie głoszono reset i chęć jakiegoś porozumienia, a na boku oczywiście tworzono przewrót, czy też przygotowywano pole do przewrotu na Ukrainie. I to w tym kontekście trzeba widzieć to, co się dzieje w tej chwili, bo rzeczywiście osoby są, jeżeli nie tożsame, no to wiele jest tych samych osób w tej chwili w administracji, pełni ważniejsze funkcje, ponieważ w międzyczasie awansowali, czy też dorośli do tych wyższych funkcji w administracji Bidena i oni rzeczywiście rządzą, dlatego że no, wiemy, w jakim stanie jest, ani nie wypominając tego, ani nie śmiejąc się absolutnie z tego, sam prezydent Biden jako człowiek po prostu mocno zaawansowany wiekowo. I cóż, no, rzeczywiście ja się również nie spodziewam jakichś wielkich skutków pozytywnych po tym spotkaniu. No ale ktoś powie, no tak jak kolega naczelny zadał pytanie, no po co się oni w ogóle spotykają? No spotykają się między innymi dlatego, że Stany Zjednoczone wciąż jednak mimo ogromnej chęci, którą wyraził zresztą w artykule dla Washington Post Biden przed wyjazdem do Europy, tym wyjazdem, który zaowocował między innymi niespotkaniem się i nieodwiedzeniem Polski, niespotkaniem się z tak zwanymi politykami polskimi, gdzie powiedział wyraźnie, że celem jest panowanie Stanów Zjednoczonych nad światem jako swego rodzaju żandarma czy parasola bez używania słów, zwłaszcza słowa żandarm. To jest cel. No, oni, to jest misja ruchu neokonserwatywnego, żeby demokrację po prostu rozdzielać po świecie i nad tym panować i pilnować, żeby tak się działo, jak oni chcą. To jest niewątpliwie cały czas cel deep state amerykańskiego. Biden jest tutaj no, tą jest nazwiskiem, prawda, i osobą może w dużo mniejszym stopniu, a spotyka się z Putinem właśnie wracając jakby kończąc tę część mojej wypowiedzi. Spotyka się dlatego, że wciąż jednak z jednej strony istnieje Rosja, z drugiej strony rośnie w siłę potęga chińska, w związku z czym ten plan nie jest tak łatwo realizować i trzeba pewne rzeczy chociażby techniczne ustalić.
Tym bardziej, że Rosja też w ostatnim czasie podjęła politykę taką wychodzenia z pewnych układów, które były zawarte po 1991 roku, czyli po rozwiązaniu Związku Radzieckiego, które są niekorzystne no, w takim praktycznym życiu dla na przykład otwartej przestrzeni i tak dalej, z czego wystąpił wcześniej Trump, a teraz wystąpiła Rosja i to jest niekorzystne z kolei dla tych wszystkich firm prywatnych amerykańskich, które realizują swoje biznesy również w Rosji, czy też z wykorzystaniem przestrzeni rosyjskiej. Także pewne rzeczy musi ustalać na wysokim szczeblu nawet ta oficjalnie nienawidząca Rosji, nazywająca przecież bądź co bądź prezydenta Putina mordercą, administracja amerykańska obecna, która jest niewątpliwie ideologicznie fundamentem jej jest właśnie ideologia neokonserwatywna, o czym wspominam po raz kolejny. No a cóż, no, jeżeli chodzi o polskich polityków, no tutaj jeżeli chodzi o pana Szeremetiewa, no sądzę, że jest to człowiek, który jest niespełniony z tego powodu, że wciąż ta inwazja rosyjska nie nastąpiła i oczekuje jej, tak kolega powiedział, sierpień 1939 rok, no każdy następny dzień, tydzień czy miesiąc oczekuje na spełnienie wreszcie to życiowe, żeby ta inwazja nastąpiła. Myślę, że ma też pewne kłopoty indywidualne związane z tym, że się tak nazywa, jak się nazywa i w związku z tym no, chce być bardziej papieski od papieża. Natomiast komentować merytoryczną stronę tych wypowiedzi, no też się nie czuję na siłach, bo to nie są wypowiedzi merytoryczne, to są obsesje. Nie tylko zresztą tego pana, ale całości naszej klasy politycznej, łącznie z wspomnianymi przez kolegę opozycjonistami z obozu postsolidarnościowego. Tyle. Ja bym tutaj trochę bronił kolegi Szeremetiewa, bo on na przykład stoi na stanowisku, że nie ma co liczyć na Zachód, że my powinniśmy mieć jakby silną armię, silną obronę terytorialną, żeby nikomu się nie opłacało zaatakować Polski, czyli to jest trochę inne myślenie niż na przykład, nie wiem, ośrodka prezydenckiego, który chce tutaj jak najwięcej wojsk zagranicznych. Ostatnio coś o Kanadyjczykach mówił, że liczy na obecność wojsk kanadyjskich. Jedno słowo, ale już samo myślenie tymi kategoriami, prawda, że jak najwięcej wojska, no kiedy Rosja, kiedy ZSRR, kiedy wszedł ZSRR w otwarty konflikt z NATO, kiedy Rosja zaatakowała w ciągu ostatnich 30 lat państwo NATO. No absurd zupełny i myślenie kategoriami, to co już wielokrotnie mówiliśmy, przemarszy, bramy smoleńskie i tak dalej, wojsk. Teraz jest przesmyk suwalski ważniejszy, no tak. Natomiast rzeczywiście mam zwrócić uwagę, że oni tak, którzy się chwalą tym, że jesteśmy w NATO, w ogóle jakby abstrahują od tego, tak jakbyśmy nie byli w tym NATO. To znaczy, że nie wiem, Rosja napadnie nas, czyli całe NATO, co jest absurdalnym myśleniem, bo to jest trzecia wojna światowa. Ostatnio Miller o tym wspomniał, który jak wiadomo ostatnio jest bardzo ostrożny, no ale tam jak jakiś dziennikarz go zdenerwował, on mówi, proszę pana, jakikolwiek atak na kraj bałtycki, to by była trzecia wojna światowa, co jest niemożliwe. No, to, tak to byśmy stwierdzili. Proszę panów, zamykam temat szczyt Biden-Putin. Wrócimy do tego i zobaczymy, czy rzeczywiście nie będzie żadnych, bo ja jednak jestem bardziej, mniej pesymistyczny niż koledzy, bo sam fakt spotkania już jest wydarzeniem. To, że dialog jest prowadzony, nie powinno być przedmiotem krytyki ze strony polskich polityków, a odwrotnie. No przecież to jest absurdalne myślenie, że jeżeli jest zimna wojna coraz bardziej nakręcana, to jest dla nas lepiej. No chyba gorzej, bo jesteśmy na pierwszej linii w razie czego, więc nieodpowiedzialność tego myślenia jest bijąca w oczy, dlatego ja uważam, że trzeba się zajmować tego, co mówią ci znaczący politycy w Polsce, a nie machać ręką, no bo to dotyczy nas. No jeżeli spotkanie przywódców dwóch mocarstw nuklearnych jest dla nas zagrożeniem, że będą rozmawiać, no to z czym mamy do czynienia? Czy kolega nie, ale to ja właśnie się dziwię, że kolega tutaj troszeczkę tego nie pociągnie, bo nie powiedzieliśmy tego do końca, prawda? To zachowanie, reakcja polska, to w tej chwili
jakby kierowanie pretensji do Ameryki, że przecież my tutaj jesteśmy tacy mądrzy, my wiemy tak naprawdę, czym jest Rosja, jakie to jest zagrożenie, prawda? To jest cały czas myślenie kategoriami takie, jak na przykład było w czasie II wojny światowej, że to my wiemy wszystko najlepiej, a tamci powinni nas posłuchać, iść na naszym wręcz pasku z naszymi doradcami, którzy powiedzą, co należy robić, jak należy uderzyć w Rosję, żeby się ochronić. No to jest paranoja po prostu, to z czym mamy do czynienia. I jeszcze to jest taki raczej atakowanie Stanów Zjednoczonych, na które się stawia zupełnie ślepo w kategoriach zero-jedynkowych, bez żadnej alternatywy. Ja tylko chciałbym zaznaczyć, tak, przypomnieć kolegom, że dlaczego ja się tak sceptycznie odniosłem do analizy tych głosów? Dlatego, że one nie mają najmniejszego znaczenia z punktu widzenia skutków i przebiegu spotkania, o którym mówimy. Nie ma znaczenia ani zdanie polskich polityków, ani zdanie polskich domorosłych ekspertów od Rosji. Nie tak dawno uzmysłowiłem sobie, rozmawiając z jednym z polskich uczonych, badaczy Rosji, że żaden polski autor zajmujący się współczesną Rosją, poza zmarłym w ubiegłym roku profesorem Andrzejem Walickim, który jednak zajmował się historią idei, a nie stosunków międzynarodowych, nie był w ogóle cytowany w tym świecie anglosaskim. Więc zdanie i polskich polityków, i polskich tak zwanych od siedmiu boleści ekspertów, i roszczących sobie prawo do bycia uczonymi faktycznie publicystów zajmujących się w Polsce zagrożeniem rzekomym rosyjskim, nie jest kompletnie brane pod uwagę nigdzie, szczególnie już w świecie anglosaskim, który ma swoich, dużo bardziej zrównoważonych wbrew pozorom specjalistów tą problematyką się zajmujących. Więc to jest po prostu margines. Z punktu widzenia światowej polityki to, co powie Szemetiew, co powie Rau, co powie którykolwiek z chucpiarzy w polskiej polityce, nie ma najmniejszego znaczenia, bo po prostu nie słucha się już ich nie tylko w Waszyngtonie, co oczywiste, ale już od dawna też nikt nie słucha ich w Moskwie. Już nawet Moskwa jest znudzona cytowaniami kolejnych wynurzeń tego typu ludzi. No tak, ale ja jednak uważam, że my jesteśmy tu w Polsce, mamy jakiś wpływ na część opinii publicznej i powinniśmy o tym mówić. W tym kierunku właśnie, o którym mówimy. To, co innego jest to, że nie mają wpływu na ten szczyt i tak dalej, to wiemy, ale ludzie czytają te gazety, słuchają ich wypowiedzi. To minister spraw zagranicznych, ekspert od spraw stosunków polsko-rosyjskich Romuald Szeremietyw, Jan Parys i tak dalej. No trzeba to oceniać. No i w tym duchu właśnie taki był zamysł mój, żeby jednak do tego się odnieść. Proszę panów, a teraz przechodzimy do tematu no, krajowego, aczkolwiek związanego z tymi napięciami międzynarodowymi, mianowicie jak się dowiadujemy, no już chyba 10 lat temu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pod zarzutem, czy podejrzewając, czy pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji pana, bo podano to nazwisko, Janusza Niedźwieckiego. No i na razie w mediach to jest taka cisza, no ale jakby w internecie dyskusja jest bardziej ożywiona. Między innymi dosyć ciekawą rozmowę przeprowadził profesor Andrzej Zapałowski z Leszkiem Sykulskim, nie wiem czy koledzy to słuchali właśnie na ten temat. No i się tam pojawia nasz dzisiejszy rozmówca, kolega Mateusz Piskorski. Czy to nie jest powtórka z rozrywki? Czyli, że już raz coś przerabialiśmy i jest ABW wchodzi drugi raz do tej samej rzeki. Proszę bardzo, kolega Piskorski. Czy nic nie wiemy jeszcze na ten temat, czy już możemy coś powiedzieć? To znaczy my możemy bazować na oficjalnych komunikatach, tych, które były generowane przez Prokuraturę Krajową, czy przez samo ABW, przez wyjątkowo niewydarzonego rzecznika prasowego tych struktur, Stanisława Żaryna. I już sądząc po tych komunikatach, no musimy powiedzieć sobie otwarcie, i nie waham się użyć tego słowa, że mamy do czynienia z bandytyzmem, de facto z porwaniem tego człowieka, Janusza Niedźwieckiego, przez te służby. Dlaczego ja o tym mówię? Bo wczytajmy się w te komunikaty. Mowa jest o przestępstwie szpiegostwa, po czym dalej czytamy, że Niedźwieckiemu zarzuca się uprawianie propagandy prorosyjskiej, dezinformację rzekomą w interesach rosyjskich, mogące prowadzić do osłabienia pozycji Polski w Unii Europejskiej.
Następnie zaś czytamy, że próbował on dotrzeć do polityków w Parlamencie Europejskim. Janusz Niedźwiecki prowadził firmę zarejestrowaną działalność lobbystyczną w Brukseli. Unia Europejska reguluje tego typu działalność w oczywisty sposób i z oczywistych względów. On był jednym z tych zarejestrowanych lobbystów w Parlamencie Europejskim między innymi, przy instytucjach europejskich. Nikt do niego tam w Unii Europejskiej pod kątem prawnym i etycznym żadnych zastrzeżeń nie zgłaszał. I to, o czym ja powiedziałem, dlaczego ja mówię, że to jest porwanie i bandytyzm, dlatego że ten człowiek, nie, jego działalność nie wypełniała znamion przestępstwa szpiegostwa z polskiego kodeksu karnego. Mówię o tym z pełną odpowiedzialnością, dlatego że w innej sprawie, mojej indywidualnej, lektura wszystkich możliwych opinii prawnych i interpretacji prawnych tego artykułu mówi o tym, że szpiegostwo to jest przekazywanie informacji, najczęściej niejawnych, obcemu wywiadowi na szkodę własnego państwa. I to jest szpiegostwo. My się o tym uczymy i czytamy i w słownikach, i w podręcznikach, i w komentarzach kodeksu karnego. No nie jest czymś innym szpiegostwo jak właśnie tym. I no, tego człowieka po raz kolejny oskarża się po prostu z paragrafu, którego nie ma. To jest kolejny tego rodzaju przypadek w Polsce. Można było iść inną drogą, estońską, łotewską. Kraje bałtyckie najpierw spenalizowały tak zwaną działalność na rzecz interesów obcego państwa, ale to nie jest szpiegostwo, uwaga. I dopiero wtedy zaczęły wytaczać działa przeciwko niektórym tamtejszym publicystom czy dziennikarzom, formułując wobec nich tego rodzaju zarzut. W Polsce nie ma podstawy prawnej do zatrzymania Janusza Niedźwieckiego, chyba że jest coś, o czym nie wiemy i że on przekazywał informacje komuś niejawne. No ale gdyby coś takiego było, to domniemuję, że prokuratura i ABW nie omieszkałyby się tym pochwalić, powiedzieć, że rzeczywiście złapały groźnego szpiega i wówczas tego człowieka można byłoby sądzić z wspomnianego artykułu. Mamy do czynienia, i to już refleksja ogólniejsza, z sytuacją, w której struktury państwa polskiego stwarzają największe zagrożenie dla obywateli RP, dla każdego z nas. Bo to jest, tu oczywiście dotyczy to działalności publicznej, może nie politycznej, bo nie działa politycznie, ale publicznej. Dotyczy to kwestii związanych z polityką, w tym z polityką zagraniczną, jak kolega redaktor słusznie zauważył. Natomiast generalnie mamy w Polsce do czynienia z sytuacją aktualnie, gdzie rzeczywiście i tu trzeba podzielić uwagi wszystkich instytucji międzynarodowych możliwych, łącznie z Unią Europejską. My idziemy w tej chwili w kierunku kompletnego nihilizmu prawnego i autorytaryzmu i to jest jedno ze świadectw. Ten przypadek Niedźwieckiego, przypadki wcześniejsze, to po prostu jedno ze świadectw tego, że to jest neosanacyjna formacja autorytarna, może budowana w sposób nieudolny, tradycyjnie zresztą u nas w Polsce niezbyt udolnie się buduje kolejne formacje i modele systemowe, no ale tak czy inaczej to z całą pewnością jest struktura i ABW. W tym wypadku to są struktury zagrażające bezpieczeństwu polskich obywateli w miejsce dbania o to bezpieczeństwo polskich obywateli. No i jeszcze jedna ostatnia uwaga na tym etapie. Otóż ja uważam, że mamy do czynienia na świecie w ogóle z dwoma porządkami normatywnymi. Jeden z tych porządków normatywnych to jest wspomniane już tutaj państwo prawa, do którego podobno dążyliśmy w latach 90., takie były deklaracje. Naturalnie no, dążyliśmy, ale jakoś nie doszliśmy. I to jest nie tylko kwestia działań obecnych władz, obecnej ekipy rządzącej, ale i wcześniejszych. No ale są też, i chyba to większość krajów na świecie, są też państwa, w których rządzą tak zwane niepisane zasady. I jak się okazuje, Polska nie jest ani państwem prawa, ani państwem zasad, tych niepisanych, tak? Bo gdyby, załóżmy, sprawa Niedźwieckiego miała miejsce w jakimś kraju, powiedzmy, bliskowschodnim czy postradzieckim, to prawdopodobnie do tego człowieka przyszliby smutni panowie, ostrzegli go jeden, drugi, trzeci raz, że jego działalność może doprowadzić do określonych kłopotów, lojalnie by go uprzedzili, on stałby wówczas przed wyborem albo tą działalność w dalszym ciągu kontynuować, albo nie. Czegoś takiego, ile mi wiadomo, w przypadku Niedźwieckiego nie było. Natomiast i to też jest sprawa, którą myślę, że powinniśmy nagłaśniać i o niej informować. Z docierających do mnie informacji wynika, że
Dodatkowo jeszcze naruszane były wszelkie możliwe prawa i przepisy dotyczące zatrzymania tego człowieka, dotyczące traktowania jego rodziny, osób najbliższych. Więc mamy do czynienia z metodami po prostu bandyckimi i myślę, że powinniśmy mówić o tym po imieniu. To tyle myślę na tym etapie. Dziękuję. No, to jest wydarzenie, które akurat wydarzyło się w okresie, kiedy my prowadzimy taką krucjatę demokracji i prawa na wschodzie, czyli na przykład pouczamy Łukaszenkę, czy piętnujemy raczej Łukaszenkę, że stosuje metody właśnie bandyckie czy despotyczne, a jednocześnie takie kwiatki u nas się zdarzają, co oczywiście osłabia wiarygodność, czy w ogóle deprecjonuje wiarygodność tej naszej polityki pouczania różnych krajów, co mają robić. Ja nie wiem, czy tam nie było wątku też ukraińskiego, że on jakąś działalność na terenie Ukrainy robił, czy to jest możliwe, żeby znowu było to, że to jest jakiś sygnał na przykład z Ukrainy, że tutaj zróbcie jakiś porządek? Tutaj, jeśli koledzy pozwolicie, to właśnie jeszcze kilka słów dopowiem, bo to jest ciekawy wątek. Kolega ma rację, ja bym to łączył trochę z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, właśnie na Ukrainie. Dlaczego bym to łączył? No bo mamy taką chronologię zadziwiającą, że o ile wiem, Janusz Niedźwiecki współpracował, czy znał się z politykami opozycji, aktualnej opozycji parlamentarnej ukraińskiej, czyli Platformy Opozycyjnej za Życie, formacji kierowanej przez Wiktora Miedwiedczuka. I właśnie Miedwiedczuk jakiś miesiąc temu, o czym chyba mówiliśmy i pisaliśmy też na naszych łamach, stał się właściwie przedmiotem polowania tam w Kijowie przez SBU, przez służby tamtejsze. Więc może być kolejny przykład tego, po wielu różnych przykładach, które moglibyśmy tutaj długo omawiać, jak to SBU czy służby ukraińskie wydają instrukcje czy dyrektywy, które następnie realizowane są przez ludzi z Rakowieckiej. Być może to jest jakiś trop, biorąc pod uwagę tą właśnie chronologię, na co chciałem zwrócić bardzo, bardzo mocną uwagę. Dziękuję. I co na ten temat powie kolega Adam Śmier? No ja się zgadzam w całej pełni z diagnozą Mateusza. Uważam to, że jest to rzeczywiście, tak jak kolega naczelny zadał pytanie na samym początku, wejścia ABW do tej samej rzeki, tak jak było w przypadku Mateusza, bo jeżeli oczywiście nasze wiadomości są teraz w tej chwili ograniczone do tego, co media na ten temat mówią, no to co mówią na ten temat media w tej chwili, to jest, wygląda na tutaj powielenie, na kalkę tego, co było zarzucane Mateuszowi między innymi. I cóż mogę dodać do tego? Dwa aspekty takie tutaj już częściowo sugerował to Mateusz. Pierwsza sprawa to jest niewątpliwe dążenie i myślę, że ten drugi przykład, a być może nastąpią kolejne, prawda? My tutaj w gronie, w którym rozmawiamy, nie jesteśmy pewni naszej przyszłości, prawda? Każdemu z nas można postawić takie zarzuty i wielu innym ludziom w Polsce. Ale wydaje mi się, że to może posłużyć temu, żeby doprowadzić do redefinicji w polskim prawie pojęcia szpiegostwa w kierunku właśnie takim, aby rozszerzyć je na działania, które w istocie są realizacją wolności słowa, wolności przekonań i sumienia, które są z kolei zagwarantowane przez obecnie obowiązującą konstytucję RP. I to jest ciekawe z punktu widzenia prawnego, jakie rozwiązanie tutaj ewentualnie tacy ludzie z obecnego obozu władzy znaleźliby, aby pogodzić jedno z drugim. Oczywiście ja mam nadzieję, że to do tego ostatecznie nie dojdzie, że to będą tylko takie przypadki, które są jawnym naruszeniem prawa i jawnym naruszeniem tego, co Mateusz również wspominał, czyli służby, które powinny służyć naszemu bezpieczeństwu, służą tak naprawdę do atakowania przeciwników politycznych, którzy realizują konstytucyjne prawa obywatelskie. I druga sprawa,
To jest kwestia w ogóle instytucji tymczasowego aresztowania, tutaj, no, której był poddany przez długi okres czasu Mateusz, wiele innych osób, również niezwiązanych bezpośrednio z polityką, ale z podejrzeniem innych przestępstw, które potem okazują się no, na tyle słabe te oskarżenia, że nie jest w ostateczności przygotowywany akt oskarżenia. Otóż jest to instytucja niewątpliwie wadliwa w Polsce, pozwalająca na stosowanie jej niemalże w nieskończoność, przynajmniej przez bardzo długi czas, bez granic prawnych postawionych chociażby w odpowiednim kodeksie czy ustawach. Jednocześnie przypominam, że daje ona znacznie mniejsze uprawnienia takiej osobie, która jest poddana tymczasowemu aresztowaniu, niż na przykład już skazanemu, czy no, odpowiadającemu karę. W związku z tym na pewno jako taka instytucja w praktyce sprawdzona jako wadliwa powinna być zmieniona. I co ciekawe, i to mnie bardzo martwi, że nikt z całej tutaj palety elity władzy, w cudzysłowie, jaka funkcjonuje na terenie parlamentu, niestety łącznie z naszą, w cudzysłowie również naszą Konfederacją, przez całe lata funkcjonowania tej instytucji w taki sposób, właśnie bez postawiania jej granic, konkretnych granic, że przypuśćmy, w ciągu pół roku prokurator nie jest w stanie przygotować aktu oskarżenia, dziękujemy, do widzenia, jest odszkodowanie dla tego, który był przez pół roku przetrzymywany. Nikt nie występuje z takim projektem. To jest bardzo ciekawe, to świadczy o mentalności wszystkich stron sceny politycznej w tej chwili, tej oficjalnej, łącznie, podkreślam to jeszcze raz, z Konfederacją, z której też nie słyszałem, aby projekt zmiany tej instytucji wyszedł. Tyle na ten temat, bo myślę, że tutaj cała reszta to już koledzy powiedzieli, ja się z tym zgadzam. Dziękuję. Dziękuję. Będziemy oczywiście to śledzić. Co prawda pojawiają się od czasu do czasu głosy, ale nie polityczne, jakichś prawników i tak dalej, że to jest nadużywana ta instytucja. Tak, no to nawet aresztowania, tak. Ale partie rzeczywiście nie występują żadną inicjatywą i tak dalej. Proszę panów, i teraz przechodzimy do trzeciej części, czyli nasze refleksje, co w trawie piszczy, o czym nie powiedzieliśmy, a o czym koledzy chcieli zwrócić uwagę naszych widzów. Przypominam, ta rundka jest już krótka, po 2 minuty zaczyna kolega Piskorski. Może bardziej w charakterze ciekawostki tym razem. Wiemy, że w Iraku w dalszym ciągu bez szczególnych sukcesów stacjonują oddziały amerykańskie. Wiemy, bo to się też zdarza notorycznie, że miejscowa ludność nie darzy szczególną miłością przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, w tym tych dyplomatycznych. No i słyszeliśmy, zresztą to są wiadomości powtarzające się regularnie, że niektóre z placówek amerykańskich, w tym placówek dyplomatycznych, podlegają spontanicznemu ostrzałowi, to znaczy nie ostrzałowi polegającemu na zamachu terrorystycznym na któregoś z reprezentantów dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych, ale po prostu postrzelanie sobie w ścianę konsulatu czy ambasady amerykańskiej w którymś z irackich miast. Po ostatnim tego rodzaju incydencie amerykański Departament Stanu, korzystając chyba z tradycji Dzikiego Zachodu, ogłosił nagrodę w wysokości 3 milionów dolarów za pomoc w ujęciu wskazanie winnych tego ostrzału budynku amerykańskich dyplomatów. Sama w sobie, mówię, ciekawostka wskazująca z jednej strony na to, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu są państwem okupującym, no bo nie zwracają się bezpośrednio do władz irackich o znalezienie winnych tych incydentów, a sami ogłaszają, i to robi to Departament Stanu, że wypłacą nagrodę życzliwym informatorom. A z drugiej strony świadczy to o tej kowbojskiej mentalności Stanów Zjednoczonych, którą bez skrępowania reprezentuje nawet Departament Stanu, który jednak chyba powinien stosować bardziej dyplomatyczne metody działania. Tyle tytułem tej ciekawostki. No może się ktoś zgłosi, ale jak to zweryfikować, nie wiem, czy to jest prawda. Raczej chyba te pieniądze nie będą wypłacone. Proszę bardzo, a co kolega zauważył w tygodniu drugi, czyli kolega Adam Śmiech?
No ja w dniu dzisiejszym muszę powiedzieć, że przerzucając kanały trafiłem na najbardziej prawdomówny kanał, czyli telewizję publiczną, Jedynkę i Wiadomości i tam było zagajenie i tylko zagajenie wytrzymałem od razu, już się przyznaję. Zagajenie tematu 40-lecia Solidarności Rolników Indywidualnych i dowiedziałem się z tego zagajenia, że w roku 1980 czy 81, no bo Solidarność Rolników Indywidualnych powstała w 81, nie było miejsca w PRL-u na rolnictwo indywidualne, że wszystkie działania władz zmierzały do likwidacji, no i w domyśle pełnej kolektywizacji i tak dalej. A potem jakiś weteran ruchu Solidarności Rolników Indywidualnych stwierdził, że ciągniki, czyli traktory kierowane już ewentualnie dla rolników indywidualnych, do nich nie trafiały, bo zamiast trafiać do nich, to były cięte, no nie wiem, nie do końca zrozumiałem, czy na żyletki, czy w ogóle po prostu cięte, no były. W każdym razie postanowiłem sprawdzić to w rocznikach statystycznych i w szybko znalezionych artykułach naukowych na ten temat. No i tylko dwie wiadomości podam Państwu. W roku 1980 było 2 miliony 390 tysięcy indywidualnych, czyli prywatnych gospodarstw rolnych w Polsce. Zaś jeżeli chodzi o mechanizację rolnictwa pod kątem ciągników, czyli traktorów, jak powiedziałem, w 1971 roku 28% gospodarstw indywidualnych posiadało ciągniki, a już na koniec PRL-u liczba, ta ilość ta osiągnęła 90%. Także o ile w 71 jeszcze przewagę miały państwowe gospodarstwa rolne nad rolnikami indywidualnymi, także po epoce Gierka i po epoce Jaruzelskiego na koniec PRL-u 90% traktorów znajdowało się w rękach rolników indywidualnych. No to i to jest podsumowanie, po prostu czyste fakty są podsumowaniem tego czarnowictwa, tej czarnej propagandy PRL-u. Nie wiem, czego się jeszcze dowiemy. Była to po prostu czarna dziura w historii i życia naszego, nie wiem, no gdzieś w jakichś obozach, o których kiedyś pisałem, prawda. Emigranci pisali o obozach koncentracyjnych dla matek z dziećmi po 13 grudnia. No można konfabulować dalej, można w jakimś sensie zrozumieć emigrantów, natomiast tą głupotę, którą dzisiaj się sprzedaje i to w imieniu władzy, którą stanowią ludzie w wieku, który świadczy o tym, że byli wychowani, chodzili do szkół i założyli rodziny w PRL-u, no to jest naprawdę coś kompletnie żenującego, że w tak nieprawdopodobne kłamstwo każą wszystkim wierzyć i ludzie niestety niektórzy w to wierzą. Tyle na ten temat, dziękuję. No na przykład młodzi koledzy z Ruchu Narodowego mogą uwierzyć w takie rzeczy, bo ostatnio znowu nas zaatakowali, proszę panów. Ojej. Nicki się odezwał. Coś podobnego. Tak, jakiś miał wywiad, jest na YouTubie i potem komentarze były tych wszystkich jego zwolenników, no to mniej więcej w tym stylu. Ja się na przykład dowiedziałem, że wybrałem sobie na promotora pracy magisterskiej znanego bandytę, profesora Tadeusza Jędruszczaka, pułkownika, któremu władza ludowa dała stopień. Także widzi kolega. Ale to może by w takim razie przy którejś okazji przeczytać głośno hasło z Wikipedii poświęcone posłowi Winnickiemu. Tam są bardzo ciekawe informacje na temat przynależności organizacyjnej, tak to powiem enigmatycznie, jego rodziny. No wytknął, że myśl polska jest postperelowska, a nie postnarodowa, więc może wrócimy do tego tematu, proszę panów, bo serial trwa. Serial zatytułowany Robert Winnicki. Ale ja chciałem o czymś innym mówić, mianowicie Mistrzostwa Europy, proszę panów, się zaczęły w piłce nożnej, odłożone po roku i dzisiaj był pierwszy mecz. Ja obstawiałem, 12 drużyn będzie klękać, 12 nie będzie klękać. Akurat równowaga sił. No i było pytanie, ktoś mówił, jak to Finlandia będzie klękać? Ja mówię, będzie klękać, bo to nie jest już Finlandia Mannerheima. Ale wytypowałem Włochy, proszę panów, Portugalię, Hiszpanię, że nie będzie klękać. I Włosi dzisiaj
No z tego, co oglądałem, no na pewno nie klęknęli. Ale teraz o Ukrainie. Wiemy, że koszulki przygotowała no, znakomite z hasłem Sława Ukraini, Herojam Sława, czyli banderowskie hasło. Wszyscy w Polsce o tym wiedzą. No i co nasze media na to? No nie wiedziały, jak to komentować. Gazeta Wyborcza posłużyła się serwisem BBC, mimo że znakomicie wie, co to za hasło. A w BBC napisało, że o, to jest takie narodowe hasło Ukraińców, którzy występowali antysowiecko i to było hasło takie antysowieckie. I Wyborcza to bez komentarza dała, no to ktoś złośliwy napisał na naszym z kolei profilu, no to Niemcy powinni teraz pod Sieg Heil wystąpić w koszulkach, albo Heil Hitler, no bo też było antysowieckie i tak dalej. Nie, no, no, Ein Reich, Ein Volk. Wiadomo, że Polska nie zająknęła się, bo Rosja wystąpiła z protestem, ale nie wiadomo, czy bardziej to, że tam Krym był na tej koszulce, czy na Herojam Sława. No, prawdopodobnie i to, i to. No i jest wyrok salomonowy, koszulki mają być zmienione, ale napis ma być niewidoczny, ale nie zlikwidowany. No więc, proszę Państwa, no, niby impreza sportowa, a polityka puka pełnymi drzwiami. Przypomnę, mer Rygi zdjął flagę białoruską i tą Wielkiego Księstwa Litewskiego wciągnął. To było na mistrzostwach oczywiście świata w hokeju, a więc widzimy, że w tej części Europy imprezy sportowe są bardzo dobrym terenem do uprawiania polityki. Czy kolega Piskorski też na ten temat chciał coś powiedzieć na koniec? No, bezwzględnie, bo mamy też słynny incydent podczas zawodów Mistrza Świata w Warcaby, prawda? Dwóch zawodniczych. No tak. To też jest znakomity przykład. Mówię generalnie o wykluczeniu, o odwołaniu, o wykreśleniu niektórych krajów z ich barw, ich symboli narodowych z przestrzeni sportowej, tej publicznej sportowej. Przede wszystkim ofiarą tego rodzaju praktyk pada w ostatnim okresie Rosja, a przypomnę, że no tutaj sport degraduje, tak? No bo ta polityka nie była chyba do tego stopnia obecna w sensie właśnie dyskusji na temat tego, pod jakimi barwami, flagami występują sportowcy. Jeszcze nieco wcześniej, nawet wtedy, kiedy te kontrowersje, te zimnowojenne były, wydawać by się mogło dużo bardziej intensywne niż kontrowersje funkcjonujące teraz. Także tak, sport to jest de facto arena walki symbolicznej, walki politycznej, ktoś powie może metapolitycznej. No to odnotujmy. Kolego, jeszcze jedno zdanie. Towarzyskiego Węgry, Irlandia. Drużyna Irlandii została wygwizdana przez kibiców węgierskich za to, że klęczała w ramach akcji BLM. Co tam Irlandczycy biedni mają przepraszać za to, jak sami byli kolonizowani przez Anglików? No ale to już jest inna sprawa. Kolega jeszcze coś chciał dodać? Ja, jedno zdanie w sprawie sportu, tylko na zakończenie, że już pojawiają się głosy, między innymi w Stanach Zjednoczonych, nawołujące do zbojkotowania nadchodzących igrzysk zimowych w Pekinie. No tak, to już była informacja. Ze sprawą Ujgurów i tak dalej, już coraz częściej się o tym mówi, także no, może być ciekawie pod tym względem. No, no to właśnie, ciekawie, obyś żył w ciekawych czasach. Na tym kończymy, proszę Państwa. Przypomnę, mistrzostwa się dopiero zaczęły. Będziemy obserwować, kto klęka, a kto nie klęka. Aczkolwiek niektórzy mówią, że to idiotyczne. Ja mówię nie, bo to pokazuje bardzo precyzyjnie podziały ideologiczne w Europie. I na tym kończymy. Gościliśmy dzisiaj kolegów Mateusza Piskorskiego, Adama Śmiecha i Jana Engelgarda. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.